Zapraszam na pyszny przepis rolada z rybą. Potrzebujemy filet z ryby, taki jaki lubimy, żeby był też w miarę świeży, bo jak będzie stary, to będzie się nam rozlatywał na kawałki. Gotowane warzywa, brokuł i marchewka, jakiś nieduży brokuł i dwie marchewki. To są dwie marchewki obgotowane, po prostu każdą przekroiłam na pół. Zieleninę, szczypiorek, z uwagi na to, że nie będę dodawała podsmażanej cebulki. Warzywa gotujemy do miękkości, uważamy, żeby się nie rozpadły, w lekko osolonej wodzie, żeby już miały odpowiedni smak. Ryż również gotujemy, tradycyjnie według przepisu. To będzie nasze spoiwo, nie dodaję już żadnych jajek ani bułki tartej. Te składniki, jakie tutaj widzimy, podstawowe przyprawy, sól i pieprz. To będzie bardzo zdrowe danie. Zabieram się teraz do zdejmowania skóry. Może się okazać, że jest to troszeczkę trudne, ale można kupić fileta też bez skóry. I trzymając nóż w takiej pozycji, ściągamy skórę. Jak już się uporamy ze zdjęciem skóry, troszeczkę nam tą rybę, ten manewr osłabi, dlatego lepiej jest kupić od razu fileta bez skóry. Teraz przyprawiam ryby tylko solą i pieprzem. To najlepsze przyprawy do ryby. Ryba po prostu przyprawiana innymi ziołami traci po prostu swój smak. Ważne jest, żeby ryba jednak smakowała jak ryba. Na razie na desce opruszę jeszcze pieprzem. Do tego celu jeszcze potrzebujemy jakąś formę, nie musi być jakaś super, bo we folii będziemy piec naszą rybę. Folię do pieczenia, może to być rękaw. Przycinam sobie tej folii mniej więcej na długość ryby, tak żeby po bokach zostało troszeczkę miejsca, więc około 40 cm w moim przypadku. Rękaw foliowy jest lepszy, bo jest podwójny i ta folia będzie się bardzo dobrze trzymać. Ja kiedyś piekłam, zapraszam też na ten przepis, bodajże roladę drobiową w folii, właśnie rękawie. Wszystko mamy przygotowane, musimy teraz jeszcze chwileczkę poczekać, aż ryba się zamarynuje, przejdzie solą i pieprzem, przynajmniej te 15-20 minut. Nastawiam na 180 stopni. Nie wiem, jakie macie u Was rozwiązania, u mnie jest to funkcja grzałka góra-dół. Zazwyczaj korzystam z tej opcji najczęściej. Potrzebna nam jest jakaś duża deska, na niej ręka. I teraz będę rozkładała rybę. Ponieważ ryba charakterystycznie jest szeroka w jednym miejscu, a ku ogonowi jest coraz węższa, dlatego ja ją ułożę przemiennie. I teraz odwrotnie. To powinny być ryby mniej więcej tej samej długości. Dlatego ja po prostu jedną rybę w miejscu, tym, które ona najbardziej wystaje, ta jest tutaj krótka na przykład, po prostu chodzi o to, żeby wyrównać nieco. Starałam się mniej więcej równo rozłożyć rybę, można to jeszcze poprawić. Jak są na przykład grubsze kawałki ryby, tak jak tutaj mam taką grubą, ścieniuję ją nieco. Głównie po to, żeby pozaklejać te miejsca, gdzie ryby jest najmniej. I teraz pierwszą warstwę układam na rybie. Najpierw warstwę ryżu. Wzdłuż układam szczypiorek. Część szczypiorku zostawiam jeszcze
do posypania na wierzch, jak już rolada będzie upieczona. Układam marchewki. Podejrzewam, że wszystkich tych marchewek nie uda nam się tutaj umieścić, bo jeszcze trzeba znaleźć miejsce na brokuł. Tutaj staramy się na brzegach już nic nie układać. Ryż również gotując musimy przyprawić. I teraz można już przystąpić do zawijania rolady. Nie jest to łatwe. Staram się połączyć rybę i cały czas ściskam folią. Część na pewno farszu nam wyleci. Większość oczywiście zostanie. Teraz jeszcze będę podciągała folię. Trzeba to ostrożnie robić, bo folia też potrafi psikusa zrobić i się drze. Ważne, żeby tej folii było odpowiednio na szerokość. I przenoszę teraz roladę do brytwanki. I jeszcze w brytwance staram się te brzegi zablokować. Dlatego tej folii musimy uciąć więcej. Tak. Generalnie staramy się, żeby folia była dosyć ciasno zawinięta. I stawiam do piekarnika na 30 minut w temperaturze 180 stopni. Nastawiam na 30 minut. Nie możemy próbować na ciepło rolady z rybą. Musimy poczekać cierpliwie, aż naprawdę porządnie ostygnie. Polewam roladę oliwą z oliwek. Najprostsza dekoracja i bardzo zdrowa. I świeżym, posiekanym, bardzo drobniutkim szczypiorkiem. Można to też zrobić oczywiście natką z pietruszki. Ja starałam się tutaj jak najwięcej dać szczypiorku, z uwagi, że jest tutaj tylko smak brokuła, marchewki, ryżu i ryby. Wygląda bardzo ładnie. Zaraz ukroję, zobaczymy, jak to się prezentuje.